Mężczyzna, którego ciało służby wyciągnęły dziś z kanału Parnickiego w Szczecinie, miał na sobie tylko bieliznę. To może oznaczać, że kąpał się w rzece. To siódma już ofiara wody w ciągu kilku ostatnich dni. W piątek, sobotę i niedzielę w naszym regionie utonęło 5 osób. Z kolei w całym kraju od początku maja utonęły aż 124 osoby. To są wiadomości Radia Szczecin. Dwa groźne wypadki w regionie. Na ulicy Floriana Krygiera w Szczecinie po czołowym zderzeniu dwóch samochodów 4 osoby, w tym ciężarna kobieta z niegroźnymi obrażeniami, trafiły do szpitala. Na S3 w stronę Świnoujścia przed węzłem Rzęśnica tuż po 11 ciężarówka wjechała w samochód osobowy. Dwóch mężczyzn przewieziono do szpitala. Zablokowane były najpierw dwa pasy, potem tylko jeden. Korek sięgał do węzła Kijewo. Ruch rozładował się tam po 4 godzinach. Więcej na radioszczecin.pl. Zmiana w projekcie stadionu Pogoni ma być dostosowane do gry nawet w Lidze Mistrzów. Miasto zaleciło projektantowi, aby obiekt spełniał warunki czwartej kategorii UEFA, a nie trzeciej, jak wcześniej planowano. Projekt modernizacji ma być gotowy do końca roku. Remont zacznie się najwcześniej za rok. Ponad 230 uczestników szczecińskiej rowerowej pielgrzymki na Jasną Górę jest już w drodze. Wczesnym rankiem spotkali się przy pomniku świętego Jana Pawła II na Jasnych Błoniach, by przejechać do katedry. Stamtąd już ponad 600-kilometrową trasę. Intencją tegorocznej 24. pielgrzymki jest modlitwa o jedność i miłość. Pielgrzymi dojadą do Częstochowy w niedzielę. To są wiadomości Radia Szczecin. Jak będą miały na imię dwa małe żubry z Wolińskiego Parku Narodowego? O tym zdecydujecie wy. Ruszyło głosowanie. Zwierzęta urodziły się w tym roku. Samica w kwietniu, samiec w maju. Imiona młodych można wybierać z listy, którą znajdziecie na naszej stronie internetowej. Głosowanie potrwa 2 tygodnie. Aby wziąć w nim udział, należy wysłać SMS pod numer 71 466. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Stado żubrów w Wolińskim Parku Narodowym liczy 7 zwierząt. Na termometrach w Szczecinie 25 stopni. Nie jest tak gorąco jak wczoraj, ale za to jutro będzie. Już teraz zapowiadamy kolejny upał nad morzem o 1 stopień chłodniej. Oprócz tego słońce co chwilę będą nam przysłaniać chmury. Ciśnienie wysokie i stabilne, umiarkowanie wieje z zachodu. Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Terroryści mogą planować kolejne ataki na turystów w Egipcie i Tunezji. Koordynator służb specjalnych odradza wyjazdy do tych krajów. Dlaczego polscy turyści nie traktują poważnie tych ostrzeżeń? Między innymi o tym rozmawiamy dziś wieczorem.